Cześć kochani! Spędzimy ze sobą trochę czasu, więc postanowiłam się przedstawić. Cześć, jestem Emma. Mieszkam w tym dużym, pięknym domu w Heart Lake City. Oczywiście nie mieszkam w nim sama. Mieszka ze mną moja mama Charlotte. Witam wszystkich, miło mi Was widzieć. Oraz mój tata Louis. Tato! Przepraszam, witam wszystkich serdecznie. Ten tata, chodźcie za mną, pokażę Wam dom. Kurczę, zamknięte i nikt nie otwiera. Pewnie znowu głośno gra telewizja. A mówią, że to ja głośno słucham muzyki. Okej, może lepiej zadzwonię na domofon. Halo, kto tam? Cześć mamo, to ja, Emma, otwórz. Dobrze kochanie, już otwieram. Ojej, co tutaj tak głośno gra? Ach, no tak, ulubiony film mamy, mogłam się domyśleć, troszeczkę przyciszę. Ale jestem głodna, zjem sobie jabłko. Kurczę, jeszcze jestem głodna, coś bym zjadła. Ale coś ładnie pachnie, to z kuchni, pewnie mama coś pysznego robi. O rany, babeczki, o jej pyszności. Kurczę, ale mama mi nie pozwoli przed obiadem. Chociaż jakbym tak cicho zjadła, może by się nie zorientowała. Mam babeczki, teraz uciekam. Słyszałam jakiś hałas. Czy to ty, Emma? O nie, babeczki zniknęły. No, wiedziałam. Mogłam nie zostawiać tego na stole. Wiedziałam, że Emma wszystko zje. Ale dobre. Emma! Ups, chyba się wydało. Jak coś, to się wyprę. Powiem, że to nie ja. Już idę, mamo. Słucham, mamo. Emma, kochanie, powiedz mi, czy widziałeś gdzieś babeczki? Nie, a co się stało? No słuchaj, dzisiaj je upiekłam i nagle zniknęły. Niemożliwe. No nie wiem, ja nie widziałam, nie było mi dzisiaj w kuchni, ale jestem bardzo głodna. Kiedy będą babeczki? Emma, kochanie, słuchaj, zrobię ci zdjęcie i wtedy mi powiesz, czy widziałaś te babeczki, dobrze? No dobrze. Uśmiech! Cheese! I teraz powiedz mi, że nie widziałaś babeczek. O nie! Wydało się! Dobrze, kochani. Teraz idź się wykąp, a później pozmywasz naczynia. Dobrze, mamo. Ojej, ta Emma. No tak, mogłam najpierw spojrzeć w lustro. Ha, no nic, idę się wykąpać. Jeszcze tylko perfumy i będę czysta i pachnąca. O nie, jaki tutaj bałagan. Najpierw muszę posprzątać. Okej, posprzątane. Jeszcze teraz tylko szmineczka i będę gotowa. Okej, gotowa. Pójdę na taras, zobaczę, co tata robi. Hej, tato, co robisz? Grilluję kurczaka na obiad. Ojej, jak super, uwielbiam. Czy mogę spróbować kawałek? Tak, tylko kawałeczek, proszę. Ale dobre. Kiedy obiad, tato? Będzie za jakieś 20 minut. Dobrze, to jeszcze zdążę poczytać książkę. Ach, uwielbiam tą ciszę i śpiew ptaków. Mam inny pomysł. Pójdę namalować obraz. Jej! Ach, jak fantastycznie. Mam tylko nadzieję, że ptaszek mi nie ucieknie. Emma, obiad! Już idę, mamo!
No nic, dokończę później. Ja już niestety muszę lecieć i muszę Was zostawić. Ale Wy, jeśli podobała Wam się przygoda ze mną, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie również kanał, żeby czekać na moje kolejne przygody. Do zobaczenia! Pa, pa! Co za bałagan! Zenek, widzisz to, co ja? Tak, Heniu, widzę, widzę. Lepiej bierzmy się za sprzątanie. Kawka już na nas czeka. Fuj, zepsuta ryba. Gotowe, Zenek? Możesz wysypywać! Skakuj, Heniek! Jedziemy dalej! Ojej, ojej, co to? Co to? A! O nie, to trzęsienie ziemi. A! Ratunku, ratunku! A! Szybko wyjdę na balkon, zobacz, co się dzieje. Co się dzieje, co się dzieje? Super, szybko biegiem, wesołe miasteczko przyjechało. Miasteczko, nie wierzę. Muszę szybko zadzwonić. No, Oliwia, odbierz, odbierz, odbierz. Hej, Oliwia, tu Emma. O, cześć, Emma. Co tam u ciebie słychać? Słuchaj, Oliwia, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przytrafiło. No, opowiadaj, już jestem ciekawa. Spałam sobie dzisiaj spokojnie, bardzo smacznie, no i nagle obudził mnie jakiś wstrząs. Wstrząs? O czym ty mówisz, Emma? No słuchaj, myślałam, że to trzęsienie ziemi, ale szybko wyleciałam na balkon. No i? I wiesz co? Zobaczyłam, że wesołe miasteczko przyjechało do nas. No coś ty, wesołe miasteczko? Tak, wesołe miasteczko. Widziałam taką wielką karuzelę. O kurczę, Emma, to my musimy szybko biegnąć. Tak, szybko, lecimy. Okej, dobrze, tylko trochę się ogarnę. Okej, ja też. Widzimy się za 10 minut przy salonie Nataszy, dobrze? Okej, to pa, pa. Szybko, biegiem, biegiem, biegiem. Juhu. Może wezmę rower? Nie, szkoda czasu, to tylko 2 kilometry. Biegiem! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zaraz tam będę. Raz, dwa, raz, dwa. Och, biegnę, biegnę. Trochę tu daleko. Już tylko chwilę. Trochę to daleko. Mogłam wziąć rower. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, jest. W końcu na miejscu. O. Cześć, Emma. Czy wszystko w porządku, Emma? Oj, tak. Cześć, Oliwia. Wiesz co? Mogłam wziąć jednak rower. A powtarzałam ci, żebyś częściej chodziła na łeb. To jak? Lecimy do tego wesołego miasteczka?
Tak, już się nie mogę doczekać. Okej, to lecimy. Tylko teraz uwaga, będziemy sobie szły, nie będziemy biegnąć, żebyś się czasem nie zmęczyła. Bardzo śmieszne. Emma, a czy ty słyszałaś, że w swoim miasteczku pracuje ten przystojniak Ben? Ben? Ten z drugiej A? No, ten, wyobrażasz sobie? O kurczę, a ja się nie przygotowałam. Ojej, może jednak go nie będzie. Oj, chyba jednak będzie. Jesteśmy na miejscu. Wow, ale jest tutaj ekstra. Szybko, biegiem do kolejki. Chwilę postoimy. Okej, ale warto czekać. Już minęło 5 minut i dopiero jedna osoba została obsłużona. No ja nie wiem, co to jest za obsługa? 10 minut, a kolejka w ogóle się nie zmniejsza. Ach, jeszcze tylko 3 osoby. W tym przypadku 20 minut. Emma, już tylko 2 osoby. Pół godziny czekania. No ja nie wiem, zaraz powiem temu komuś do słuchu. Proszę pana, nie wyobrażam sobie, żeby pół godziny czekać. Ojej, Ben... Przepraszam cię, Emma, to mój pierwszy dzień. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Nie no, coś ty. Pół godziny czekania to niedługo. Tym bardziej, że jestem bardzo cierpliwa. Oj, to super, bardzo się cieszę. Ile biletów chcesz, Emma? Ja poproszę 2 bilety, dla siebie i dla Oliwii. Okej, super, może zobaczymy się w środku? Ha, może? Dobrze, to do zobaczenia, Ben. Pa! Jak, Emma? Kupiłaś bilety? Tak, kupiłam. Możemy już iść. Jak? Dałaś mu popalić? Pół godziny czekania to niepoważne. Nie no, coś ty pół godziny. Przecież ja jestem bardzo cierpliwa. Emma, przyznaj się, kto tam siedział? No kto? Nikt, Ben. To dlatego. No dobrze, już o nic nie pytam. No co? Przecież ja jestem bardzo cierpliwa. To od czego zaczynamy? Może samochodziki? Juhu, jej! Uważaj, uważaj, przejeżdżam! A może karuzela? Ale bomba! Najpierw karuzela! Tak, tak, karuzela! Ojej, to było straszne! Było ekstra! O nie, ja już nigdy na to nie wejdę! Teraz nasza kolej. Emma, boisz się? Nie, nic a nic. Zapinamy pasy. I w drogę! O nie, rusza i... A! Trzymaj się! Yeah. O, ustało! O nie, teraz do tyłu! O nie, stoimy! Czemu stoimy? O, chyba coś przeczułam! I do góry nogami! O nie! Czemu tak długo? Ja naprawdę zaraz nie wytrzymam. Emma, wyluzuj! Zrelaksuj się! Yeah! Ach, w końcu koniec. Jej, super, ja chcę jeszcze raz. Emma, czy ty się dobrze czujesz? Tak, tak, trochę mi się zakręciło w głowie. Idź, może lepiej zajmij kolejkę do samochodzików, co? Okej, dobra. Ale mnie dobrze. Oj, chyba zaraz nie wytrzymam. Od razu lepiej. Mam nadzieję, że nikt nie widział.
Emma, chodź, skakuj szybko, zajęłam ci samochodzik. Już biegnę. Juhu, uważaj, z drogi. Nigdy mnie nie dogonisz. A teraz bez trzymanki. Yeah! Żyję! Ekstra zabawa! Skłodniałam. Może idziemy na watę cukrową? Tak, na watę cukrową. Wata, wata, po 5 zł wata. O, cześć Ben, cześć Ben. Sprzedajesz watę? Tak, dziewczyny. Chcecie? No pewnie. Przygotuj nam dwie. Okej. Proszę dziewczyny, na koszt firmy. Oj, super, dzięki. A właśnie dziewczyny, czy nie słyszałyście czasem takich strasznych wrzasków na karuzeli? Taki ktoś nie powinien wchodzić na karuzelę, skoro się boi. Wiesz co? Nie, chyba nie. My już musimy lecieć. Cześć Ben, dzięki. Cześć, Ben! Ach, te kobiety! Ciężko za nimi nadążyć. I co teraz robimy, Emma? Wiesz co, Olivia? Chyba już wrócimy. Na dzisiaj już za dużo tych atrakcji, naprawdę. Ty już idź, ja za chwilę do ciebie dojdę. Okej! Wiecie co? Chyba nie powinnam chodzić na taką dużą karuzelę. Mam lęk wysokości. A wy też macie? Jeśli chcielibyście obejrzeć moje nowe odcinki, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa. Pa. Bo. O nie. Gdzie ona znowu uciekła? Emma! Taka piękna pogoda, pojeżdżę sobie trochę na rowerze. To w drogę. Emma! Słucham, mamo. Odbierz Sunię z saloniku, jak możesz. Dzisiaj z rana ją zaprowadziłam, żeby ją trochę wykąpać i wyczesać. Tylko nie zapomnij, dobrze? Dobrze, mamo. Juhu! Cześć, Anna. Ojej, co się stało? Sunia zobaczyła kości i zaczęła szaleć. Oj, Sunia, co ty zrobiłaś? Przepraszam cię, Joanno, za Sunię. Zaraz ci pomogę posprzątać. Dobrze, super, myślałam, że mi się z tym zejdzie pół dnia. No to pchamy. Raz, dwa, trzy. Jakoś się udało. Teraz musimy pozbierać kości. Mam dwie kości. Kurczę, a ja szukam ozdoby i nie mogę znaleźć. Jest, Sunia znalazła. Teraz trzeba tylko wszystko ułożyć. Skończone. Dziękuję, Emma. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. A to nie problem. Ja już będę jechać, muszę odejść Sunię do domu. Emma, a czy słyszałaś, że Natasza otworzyła nowy salon fryzjerski? Nie wiedziałam, naprawdę? Tak, i wiesz, jakie są kolejki? Trzeba się zapisywać 2 dni wcześniej. Ojej, muszę koniecznie tam wpaść. Dobra, to lecę. Sunia, wskakuj. To pa! Pozdrów Nataszę ode mnie! Ojej, co się tu dzieje? A? Jaka długa kolejka! Joanna nie żartowała. Emma, Emma, czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Żyjesz? Tak, spokojnie, to tylko mały wypadek. Jestem bardzo zaskoczona twoją kolejką. Zobacz, dzisiaj otworzyłam salon i już ilu mam klientów. Kurczę, szkoda tylko, że tak długo trzeba czekać. Sama bym do ciebie wpadła. Żaden problem, Emma. Przyjdź do mnie za pół godziny, przyjmę cię poza kolejką. Tylko wejdź od tyłu. Jej, super, na pewno będę. Dobra, uciekam, nie przeszkadzam ci. Będę za pół godziny, pa! Pa! Tylko pamiętaj o rowerze! No tak, gapa ze mnie. Chodź, Sunia! To pa, pa! Do zobaczenia! Och, jaka cisza i spokój. Tego mi było trzeba.
Cześć, tato! O, Emma! Wow, co to było? Mamo, mamo, słuchaj! Natasza otworzyła salon fryzjerski i są takie długie kolejki i powiedziała, że jak za pół godziny przyjdę, to mnie przyjmie. Czy mogę iść, mogę iść? No nie wiem, kochanie, a co będziesz chciała zrobić z włosami? Przecież masz takie ładne włosy. No nie wiem, coś bym zmieniła. Może bym zmieniła kolor na różowy, fioletowy, albo może czerwony lub zielony. Emmo, co ty mówisz? Jaki czerwony kolor? Możesz tylko delikatnie podciąć końcówki, dobrze? No dobrze. Mamo, a dałabyś mi pieniążki, bo mi już kieszonkowe się skończyło. Tak ładnie dzisiaj wyglądasz. No dobrze, masz. Trzymaj. Ojej, mamo, super, dziękuję bardzo. Jesteś najlepsza. Ale za to posprzątasz kuchnię. O nie, no dobrze. Jaki bałagan. Kiedy ja to posprzątam? Ja nie wiem, kto tak bałagani w tym domu. Najgorsza praca zawsze na mnie, zawsze ja muszę to sprzątać. A no fakt, to ja dzisiaj jadłam babeczki. Gotowe, czysto, lśni, super, mogę lecieć do fryzjera. Pa, mamo, dzięki. Pa, tato. No pa. Nie nadążam za tą młodzieżą. Jestem. Znowu taka kolejka. Harry? Wejdę od tyłu. Cześć, już jestem. Hej, Emma, zrób sobie herbatki, ja zaraz się tą zajmę, tylko tutaj skończę. Okej. Herbatka, czasopismo, nie mogę chwilę poczekać. No nie mogę uwierzyć, oni znowu się zeszli? Ojej, co tutaj wypisują? Dziękuję bardzo za wizytę i zapraszam ponownie. Na pewno jeszcze wpadnę. Cześć, Natasza. Emma, twoja kolej, zapraszam na fotel. No dobrze, kochana, teraz mi powiedz, jaką fryzurę byś chciała? No sama nie wiem, mogłabyś mi coś podpowiedzieć? No jasne, mam kilka peruk, możemy poprzymierzać i wtedy coś sobie wybierzesz. Super! Teraz jesteś szatynką. Zobaczymy, jak ci będzie pasował kolor blond. Wow, super! A może brunetka? Lub włosy zielone? Oj nie, chyba nie. A może czerwone? Wow, ale ogniste. A może trochę dłuższe? Lub trochę krótsze? Lub w stylu elfa? Wow! Na wikinga? Może być też z rogami? Lub w stylu hipsterskim. Teraz tak się nosi we Francji. O nie, nie, nie. To wiesz co? To ja poproszę delikatne strzyżenie oraz modelowanie. Jak sobie życzysz? Zapraszam do mycia. Teraz modelujemy. Jeszcze tylko dodatki i będzie super. I voilà, możesz się przejrzeć. Ale pięknie. Dziękuję, Natasza. O takiej fryzurze zawsze marzyłam. Dla ciebie 50 zł się należy. Ojej, super, dzięki. Proszę bardzo. Pa, Natasza, na pewno tutaj jeszcze wpadnę, jak tylko włosy odrosną. Pa, pa! Biegiem, muszę się pochwalić mamie. Juhu! Mama jednak miała rację. Najlepiej mi w moich włosach. Natasza pięknie mnie uczesała.
Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej moich przygód, subskrybujcie ten kanał oraz zostawiajcie łapkę w górę. Piszcie również w komentarzach, jakie moje przygody chcielibyście oglądać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa! Dalej się zastanawiam, co robił Harry pod salonem.